Siemaneczko, z tej strony Supi, Postscriptum Squad. Dziś realizujemy, jak się nie mylę, już szóstą wideo zapowiedź promującą moją solową płytę Tego oczy nie widzą. Moim gościem jest Z-Boy ze składu Paradox Squad. Ze składu Paradox Squad. Ze składu, lubimy tą składnię. Składy. Już Szpako był, bo też będzie na płycie. Teraz mamy Ciebie, dodam, że jesteśmy w studiu 220V, jest to część właśnie wywiado jadalno-relaksacyjna. Gdzie tak mówię? Jest, tutaj ogólnie pijemy, jemy, żgamy i wszystko inne. No, co do żgania to... Z-Boy, powiedz, może zacznijmy trochę od, że tak powiem, old schoolu, starych czasów. To żeś zajebał. Z tego co się orientuję, twoje początki sięgają duetu z Goblinem, który też obecnie jest w Paradox Squad. Nazywała się ta dwójka S-J-G. S-G. S-G, okay. E małe, duże, no, dziwnie opisane, w ogóle jest kmina straszna. Stygowska Gwardia. Tak, tak, S-G. Powiedz, jak to się zaczęło, skąd ten... SG. SG w ogóle wziął się, złożył tak, że po prostu to był taki typowy spontan, nie? To był... Z Goblinem zgadaliśmy się chyba bodajże na jakiejś tam stronie. Wymieniliśmy się kontaktami, stwierdziliśmy, że jesteśmy z jednego miasta. Zastrykował, no to czemu nie nagrać coś wspólnie, tak? No i wiesz, pierwsza rozkmina był nazwę, nie? Jak się nazwiemy? Żeby to było jakoś, wiesz, takie początki, jak to wiadomo. Każdy chce tam mieć jakąś dobrą nazwę, nie? Tam z początku jakieś były tam... normalnie miało być Goblin, Z-Boy, potem stwierdziliśmy, że może coś ze Strykowem związanego i tak powstała Strykowska Gwardia. Nazwa jak nazwa, tak? Nazwa nie musi odzwierciedlać akurat tego, nie wiem, jak ta muzyka wygląda, tak? Po prostu tak się nazwaliśmy, tak się przyjęło i tak zostało. Co tu dalej mogę o tym mówić? Słuchaj, no taki, to taki był typowy spontan. Spontan. Swoją drogą myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że to jest ciekawe, w sumie Stryków nieduże miasta, poznaliście się gdzieś przez sieć i z tego co wiem gdzieś tam, to Konrada też poznaliście, Pako w ogóle też gdzieś w ogóle jakąś... Wiesz co? Paka poznaliśmy chyba na jednym z koncertów. Nie, przepraszam, wróć. Paka poznaliśmy też jakąś drogą właśnie internetową, chyba przez kiedyś był taki, nadal jest taka strona, Streamo się nazywa, tam umieszczaliśmy swoje kawałki, oczywiście się jaraliśmy w chuj, nie? Nagrywane to było oczywiście na dynamiku, pierwszy mikrofon. Za nie dupy, każdy każdemu. Tak, za nie dupy, nie, słuchaj, wiesz, fajny track, nie, może byś nagrał coś z nami, nie? I wiesz, i Pako się nawinął, no, Pako się nawinął, wysłaliśmy, nagraliśmy tam kilka wspólnych projektów. Poczekaj, żeby ci nie skłamać, jak to były projekty Ostatecznego Sądu Dzień. To był pierwszy, taki typowy. Można to gdzieś posłuchać? Tak, jasne, słuchajcie, no jest to jeszcze, jeśli ktoś ma ochotę sobie tego posłuchać, ale to było nagrywane ogólnie na kalkulatorze. Za mojej babci, bo babcia mi kupiła mikrofon. Nie no, żarcik. Nie no, początki wiadomo, na czym polegają, po każdym nim. No, powiem ci, że to wyglądało tak, że po prostu wiesz, braliśmy Majka w łapę i jechaliśmy, tak? Bito oczywiście z neta kradzieje, bo jakby to było, żeby ktoś wtedy słyszał o producentach. Aha. Znaczy, no nie no, każdy słyszał, ale nas nie było na to stać i byliśmy po prostu za słabi, żeby w ogóle prosić o jakieś bity producenckie, nie? Ale co, no a Pako, tak jak mówię, zgadaliśmy się, nagraliśmy, potem wyszedł jakiś koncert w Drewniaku, w starym Drewniaku, szkoda, że już nie ma tej miejscówki, bo było naprawdę mega. I co, i potem tak się zgadaliśmy, że po prostu, wiesz, mówimy, no to fajnie ten, może nagramy jakąś epkę, nie, no i nagraliśmy epkę. I tak zostało do dziś. I tak zostało do dziś, no i po prostu dzisiaj jest Paradox i jestem z tego bardzo zadowolony i naprawdę jest super. Jeżeli chodzi jeszcze o Strykowską Gwardię, to powstawały tam jakieś konkretne projekty płytowe, czy raczej po prostu... Wiesz co? Wyszła jedna płyta o takim samym tytule jak nazwa naszego składu, czyli Strykowska Gwardia. Tam było chyba bodajże, nie wiem, 11 kawałków. Też jakby ktoś gdzieś poszukał, też tam jest to gdzieś w necie ukićkane. Były też jakieś tam, pamiętam, że fity, nie wiem, chyba WPS, Wogos, w ogóle pozdro dla was. Mam nadzieję, że kiedyś się odezwiecie jeszcze. No, kto tam jeszcze był? No, był chyba Pakuś. Nie,
pamiętam, stary, bo to już wiesz, dawne czasy. No tam coś chyba Frizu był, no tam było to. Frizu, możliwe, wiesz, możliwe, że Frizu. No Frizu mam nadzieję, że jeszcze u nas też zagości. No naprawdę lubię tego chłopaka i myślę, że jeszcze nieraz się też spotkamy i napijemy. No więc też pozdro Frizu dla ciebie. Co tam dalej? No było sporo ich tam było, już nie pamiętam, nie chcę kłamać, kto był, kto nie, bo tak naprawdę nie pamiętam tego, no ale wiem, że też tam było sporo tego. Mm-hmm. Powiedz, bo generalnie no, sam powiedziałeś, że twórczość w tamtego okresu no, nie była jakaś powalająca, a z tego co tam zaobserwowałem, to mimo wszystko chyba nie narzekaliście na brak koncertów i jakieś tam zainteresowania. Kurczę, no brak koncertów, wiadomo, no kurczę, jak to jest, jak ktoś rozpoczyna, tak? Nasz pierwszy wspólny koncert odbywał się w klubie Futurysta. No, czyli Warszawa na dzień dobry, no to już jest... Nie, Futurysta w Łodzi. Futurysta, a to Fonobar. Fonobar to był już Paradoks. Fonobar to już był Paradoks. W ogóle większość koncertów już graliśmy jako Paradoks później, bo stwierdziliśmy, że SG na razie odłożymy sobie na bok, skupimy się na Paradoksie, na rodzinie i zobaczymy. No i wyszło tak jak wyszło, tak? Robimy kolejny materiał, kolejna płyta, niedługo już myślę, że mam nadzieję, że wyjdzie w wersji fizycznej. Płyta co? No płyta tak samo jak płyta, no będzie dużo fajnych kawałków, dobre bity od dobrych beatmakerów na pewno, dużo gości, zresztą sam wiesz, bo też będziesz. Tak się składa. Tak się składa, że też będziesz. Bo tak, no bo pierwsza wasza płyta to na Paco mówił wywiady zapowiedzi, która była wcześniej już publikowana, to miała być drugą w ogóle, czy to ma sens z racji bytu. Stwierdziliście, że tak, okej, okay, możemy współpracować, no i teraz kiedyś przyjdzie taki czas. Płyta, z tego co wiem, no już, jak to się mówi, piąty element hip-hopu obsuwa, tutaj zadziałało. Że tak powiem, czas sprawił, że też pojawiły się pewne zmiany i powiedz, z racji tego, że wiadomo, teksty powstają chyba najwcześniej. No to chyba na dzień dzisiejszy, po tym upływie tego czasu, stwierdzasz, że ta płyta jest taka jak trzeba, czy już masz ten moment, wiesz, podniesienia skillu, że ten traktor wypierdolił najlepiej, ale już... Tak, może i tak. Może i coś takiego jest, wiesz? Może coś takiego jest, że po prostu, wiesz, czuję, że może czujemy taki niedosyt, że kurczę, no to by można było nagrać lepiej, zmienić coś w tekście, tu nie pasuje, to nie pasuje, tu jest źle coś, kurczę, no ale wiesz, nie chcemy też tak, wiesz, nagrywać tej płyty x czasu, tak, tylko po prostu skończyć to i skupić się na nowym materiale, który też już niedługo się będziemy za to brali. Ale to myślę, że pewnie wiesz, o której płycie nam chodzi. Znaczy, no chyba do tego zaraz nawiążę. No, ale kurczę, no co, no ta płyta myślę, że też będzie dobra na swój sposób. No wiadomo, no nie każdy, nie do każdego to trafi, tak, każdy ma inne gusta, tak, jedni wolą, nie wiem, horror, rap, tak, inni wolą, znowu lubują się w samplach, w old schoolach. No właśnie, jakbyś miał tak się określić, no bo w zasadzie, no co, no Goblin jest osobą taką, w zasadzie chyba uniwersalną, taką trudną, moim zdaniem, u niego stwierdzić jakiś tam konkretny styl, stylówę. Paco to jednak gdzieś tam, no on niby twierdzi, że jakieś tam takie tematy rozkminkowe, to się w tym najlepiej czuje, ale mimo wszystko to jest te psychodele, to słuchaj, no Paco poznałem jako psychodela, nie? On no, w ogóle swoją osobą jest psychodeliczny. Pozdro Paco, że jesteś psychodeliczny w chuj. No właśnie, a ty jakbyś miał tak sam siebie gdzieś sklasyfikować, to w czym ty się czujesz najlepiej? Kurczę, jaki styl, co byś... Ja po prostu przekazuję to, co myślę, tak? Ja nie na... Słuchaj, no ja mogę napisać tekst, nie wiem, psychodeliczny, spróbować, bynajmniej tam chyba w życiu to może dwa psychodeliki napisałem. A tak to przeważnie to, co po prostu myślę, to co uważam, po prostu przelewam to na papier, wiesz, to zależy też, od czego się odnosimy, tak na płycie, w kawałkach. Myślę, że nie będzie problemu tutaj, wiesz, czy napisać psychodele, czy napisać, nie wiem, coś innego. Czyli mówisz, myśl, zasady, dobry raper zajebie, bo wszystko działasz. No tak, no słuchaj, no można to i też tak nazwać, no. Ja to mówię, ja po prostu piszę to, co uważam, to, co po prostu mi leży na serduchu, to przelewam to na papier, potem to idzie na Majka i tak się robi moje tak rasy, się robi hip-hop. Znaczy tak się robi hip-hop, no tak się robi mój hip-hop. No. Nawiązywałeś właśnie do projektu, bo miał być solowy
twój projekt, przy którym już tam gdzieś ja już byłem, 7 grzechów głównych. Tak. Z tego co wiem, no bo to miało być twój solo jako Z-Boy, tam producentem był Bedgar, jak się nie mylę, Kreczkowa. Tak jest. No i co dalej z tym, bo to już dawno temu miało wyjść, już w zasadzie wiem, że etap nagrania wszystkiego już było masterowany, goście tak, się odrywali, tak. A gdzieś to się zatrzymało przez przestrzeni, jakie są z tym plany, wyjdzie, nie wyjdzie, coś tak, się tak, 7 grzechów głównych oczywiście wyjdzie, tylko ze małą zmianą, tak? Rozmawiałem już o tym z Borsukiem i po prostu napisałem mu, że chcę to zrobić materiał nie sam, bo to naprawdę o tym mi na tym nie zależy, tak żeby się jakoś, nie wiem, strasznie promować, że wypromować siebie, żeby nagrywać solowe kawałki, tylko po prostu ja uznaję zasadę, że jeśli działamy jako paradoks, to tylko i wyłącznie paradoks, tak. Rozumiem, jeśli ktoś by tam na przykład, nie wiem, poprosił o dogranie ze znajomych i tam na przykład, nie wiem, bym był mu jakiś tam coś winny, czy okej, okay, to okej, okay, tak, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu jest paradoks i tak będzie zawsze i po prostu co, 7 grzechów głównie na pewno wyjdzie, tylko że mówię, no będzie to już pod paradoks, będzie to kolejna płyta, bo kiedyś przyjdzie taki czas, będzie się nazywała 7 grzechów głównych, będzie złożona z 7 tracków, każdy grzech opisany w naszym odczuciu i no właśnie, bo sama tematyka w zasadzie ogólnie muzycznie nie jest jakimś odkryciem, tak? Bo nawet w popie, jak nie wiem, chyba Wiśniewski taką płytę miał, chyba nawet o bardzo podobnym tytule. Słuchaj, nie obawiasz się, że to jako taka jakaś, wiesz, kserokopia może zostać odebrana? Nie. Tematyczna? Kserokopią by było to, jakbym się umalował na czerwono włosy i też bym zrobił... Znaczy nie, no wiesz, no nie zakładam w żadnym wypadku, że inspirowałeś się Wiśniewskim, bo umówmy się, że... Znaczy to nie jest mój autorytet, nie? Ale... Co, nie, no Wiśniewski jest moim idolem. Znaczy ja po prostu lubię Wiśnie, nie? Po prostu pozdro Wiśnia. Tak, słuchaj, tak. Wiesz co, ja lubię Wiśnie, no. Lubię jego kawałki, są bardzo, bardzo trafione w samo serno. Nie no, słuchaj stary, no nie, w żadnym wypadku nie wzorowałem się tu na Wiśniewskim, nawet tak naprawdę nie wiedziałem, że on wydał taką płytę, bo no, nie interesuje mnie sprawa Wiśniewskiego i co on tam nagrywa. Znaczy wiesz, bo w hip-hopie też, już teraz nie pamiętam, może tak, nie w postaci tak, nie, płyty, ale w ogóle tematycznych rzeków takich tematycznych, tak, okej, okay, zgodzę się, ale wiesz, nie, ja tutaj nie kierowałem się tym, że na przykład, nie wiem, że ktoś to zrobił, to ja to zrobię, nie? Wiesz co, pomysł na płytę tak wpadł mi, kurczę, mówię, może zrobić coś takiego właśnie, takiego niecodziennego, no bo no nie oszukujmy się, mało jest takich tematów związanych z grzechem, tak? Mm-hmm. Nie wiem, ja uważam, że na przykład dużo ludzi nie potrafi się przyznać do tego grzechu i tego, jak na, co oni robią, a swoim postępowaniem sami grzeszymy, tak? I to będzie ukazane na tej właśnie płycie. Będzie to wszystko poruszone, tak więc wiesz, myślę, że... Ale uważasz się za osobę bardzo katolicką, wierzącą? Nie uważam się osobą, że jestem jakimś tam... Słuchaj, no tematy religijne, kurczę, no... Różnie do tego podchodzę, tak? W pewnym momencie były takie momenty, że po prostu, wiesz, wszystko się sypnęło, myślałem, że kurczę, coś szukałem pomocy tam, może gdzieś tam... Nie wiem, w Bogu myślałem, że nam może coś tam, wiesz, pomoże czy coś. Kurczę, no jakoś wyszło na to, że nie wiem, sam z wszystkiego wyszedłem, tak, jest jak jest. Wiadomo, są różne problemy, nieraz ta gdzieś wiara upada, tak. Legnie na razie. Co mi chodzi, skąd to pytanie, bo tak jak mówisz, jest to poruszenie kwestii jakiejś religijności, powiedziałeś, że właśnie nie każdy zwraca na to uwagę. Z drugiej strony nie uważa się za wielkiego katolika, to trochę tak się chyba kojarzy, nie? No 7 grzechów głównych. I moje pierwsze skojarzenie, słuchaj, gdzieś o tym usłyszałem, to mówię, oho, coś tak jak medium, nie? Będzie, słuchaj, jeśli miałbym, jakieś takie jeśli prawidłowe się kierować głoszenie... tym, jak jestem religijny, to myślę, że nie wiem, jeśli miałbym być religijny i nagrywać w sensie takim, to bym po prostu chciał, nie wiem, podsuwał pomysły chłopakom na paradoks, żebyśmy ciągle walili jakieś tam... Wiesz, w żadnym wypadku tego nie krytykuję, tak? Nie, no okej, okej, okay, okay, chodzi mi też o to, że wiesz, że... Nie powiedzieć, straciłem teraz wątek. Ha, 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 to jest ten moment. Tak.
Słuchaj, chodzi mi o to, że gdybym miał się kierować religią, to podsyłałbym chłopakom pomysły, że na przykład wiesz, no dobra, tu nagramy 7 grzechów głównych, potem może nagramy 10 sakramentów świętych, czy tam ile ich było. Wiesz, 10 przykazań bożych nagramy, nie? I wiesz, i tak by to szło, tak? I po prostu... Czyli taka odmiana jakaś... Tak, taka odskocznia, się... odskocznia, aha, sprawdzenie, czy po prostu takim w tym temacie coś się pojawi, coś może, wiesz, no... Na pewno mogę zdradzić, że bity na tej płycie będą bardzo epickie. Mhm. Po prostu lubię bardzo epickie bity. I mam nadzieję, że to już nam wyjdzie, że będzie naprawdę, że nasz producent się o to postara i... Czyli to będzie kolejna płyta po tej, która już jest finalizowana. Paradoks. Prawie sfinalizowana, tak. Już niedługo myślę, że będzie można ją dostać w internecie. Trzy single już się ukazały, ostatni był... Zegartyka. Zegartyka, tak. Zegartyka, wcześniej była Lawina Nienawiści i drugiego nie pamiętam. A nie, jeszcze Niecenzuralne Opowieści. Niecenzuralne opowieści, tak. Właśnie zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo nawet nowa płyta Paradoksów, plus to, co mówisz o następnym projekcie, naniesieniu jeszcze na pierwszą płytę, widać dużą różnicę tematyczną, stylową. To jest tak, że po prostu próba jakiejś odmiany, bo tak, czy szukacie cały czas stylu, w którym chcecie osiąść na dobre, nie? No bo... Ja nie myślę, że to jest, może kurczę, no z jednej strony może to jest szukanie stylu, no ale po prostu, wiesz... Bo wiesz, jak to jest, nie? Są ludzie, którzy z reguły to tak jest, nawet jak już masz jakichś mainstreamowców, to oni z reguły mają swoje tam sakrum, w którym siedzą i wiesz, robią swoje i można powiedzieć często, że wiesz, kolejna, dziesiąta płyta to już trochę, wiesz, znudzeniem dla wielu jest, ale z reguły to tak chyba jest, że się trzyma tego swojego ulubionego trendu i tam raczej się nie odskakuje od tego, pytanie. Może i tu masz rację, no ale mówię, no i my chcemy po prostu na razie, wiesz, czy to jest szukanie jakiejś odskoczni, czy to jest po prostu, wiesz, no to samo przychodzi, tak, wiesz. Nieraz jest tak, że po prostu, wiesz, dostajemy beat, wiesz, taka ciężka rozkmina, nie, jaki temat pod to nagramy, co pasuje pod taki styl bitu, tak? Jeśli to będzie melancholia, to wiadomo, że nie walniemy jakiegoś hardkoru, nie? I wiesz, było kilka takich płytów, kilka takich bitów, nie? I padło hasło, kiedyś przyjdzie taki czas, bach, jedziemy, nie? Potem padło hasło, słuchajcie, no może coś kurczę takiego wesołego zrobimy, nie? Bach, nie cenzuralne opowieści, nie? Więc kiedyś później taki czas będzie połączeniem tak naprawdę takich kawałków dających chuj do myślenia, takim częściowo też zabawnych, tak jak niecenzuralne opowieści, bo to był po prostu temat zrobiony taki typowy na spontanie dla Beki. Wiesz, no i, ale przeważnie to będzie płyta taka rozminkowa, no mówię, no nie każdy na pewno, nie do każdego to trafi. Jeśli ktoś tam się lubuje w czymś innym, to wiadomo, że będzie tego słuchał ciągle, nie? Wiadomo, też nie jesteśmy jacyś tam, słuchaj, super rozpoznawalni może jeszcze, tak? Ale też nie jest to, co było kiedyś, tak? Że no, teraz już wiesz. Też, że na przykład po koncertach, tak? Ludzie podchodzą i mówią, kurwa, zajebiście, nie? Chłopaki, zajebiście, dajecie radę, tak? I wiesz, to jest fajne i to po tym już się też ludzie troszkę tak poznają, rozpoznają i właśnie, to cię napędza, żebyś dalej to robił, dalej pchał w takich tematach, tak? Wiesz, na koncertach, no wiadomo, najlepsze bity, które bujają, tak? Przykład, nie wiem, Głupie Dupy, nie? No to kurwa, na każdym koncercie to bujają, nie? Przyjmując się track na koncertach. Szkoda czasu na mulenie pały na koncertach, tak? Jakieś tam anachronie, żeby każdy tam usnął. Choć niektórzy też tak próbują grać, no każdy ma swój pomysł na to, tak? Nie no, oczywiście. Zapraszając gości na płytę, tak? Jak właśnie są te różne tematy, raczej staraliście się wrzucać, no przykład, nie wiem, Skorek, tak? No. Który no, już tak osiadł w tym trybie takim humoreski. Patrzyliście na to, jaka jest, powiedzmy, specyfikacja danego wykonawcy, czy raczej rzucaliście go na coś skrajnie innego, żeby miał trudniej właśnie nie, od siebie więcej? Nie, po prostu wiesz, po prostu... Czy w ogóle braliście pod uwagę taki aspekt? Bo ja na przykład przy tej płycie, dzięki której się tu spotykamy i rozmawiamy, no, brałem ten aspekt pod uwagę i starałem się gości dobierać właśnie tak, żeby...
tym, co można powiedzieć, robią najwięcej, są najlepsi, żeby dali z siebie 100%. Ja ci powiem, że na przykład, jeśli patrzymy na gości, to i tak, i nie. I wiesz, no wiadomo, że na przykład kogoś, kto, nie wiem, czuje się w klimatach takich spokojnych, przemyśleniowych, nie damy na kawałek, który tam na przykład nie jakiś hardkorowy, tak? Ale z drugiej strony, czemu nie? No słuchaj, no dla niego też będzie jakaś to odskocznia, tak? Skoro trafił na taki kawałek, na który myślę, że odnalazł się na tym i poleciał dobrze zwrotę, nie? Poleciał dobrze. Słuchaj, no czy jemu się to podobało, czy nie, no to już trzeba byłoby jego strzelić. No podejrzewam, żeby się nie podobało, się dograć, by się nie dogrywał, tak? Dokładnie, miał się dograć. Jeśli by mu nie pasował tekst, to zawsze mu powiedział, nie no słuchajcie, sorry, ale tekst mi nie pasuje i tyle, tak? I okej, no, ale miał taki tekst, miał taki, znaczy, beat i po prostu stwierdziliśmy, albo nagrywasz, albo nie, tak? Jasne. A propos projektów, które miały być i nie były, tak? Tu 7 głównych będzie reaktywowane. Będzie na pewno. Cieszy mnie to bardzo, bo ja sam osobiście bym bardzo podjarany tą opcją. Dla mnie to też jest swego rodzaju nowość, taka tematyka, takie brzmienie epickie. Miałeś też projekt, tam nie wiem, chyba kilka tracków się pokazało w sieci już po czasie, jako płyta, która nie wyjdzie. Spako, czyli tutaj nie Gwardia Strykowska, tylko drugi duet. Inni, a jednak tacy sami, tak? Tak to miałem tak nazwać? Niby inni, a jednak tacy sami. Słuchaj, to był taki też taki typowy spontanik. Miał być. Wyszło kilka tracków z tego względu, że wiesz, to było. Między innymi Przemyć to, który można posłuchać. Tak, Przemyć to, co tam jeszcze było. O Jezus, teraz nie pamiętam z tego. No mniejsza o to. Nie, bo. Morderstwo w afekcie chyba, coś takiego było. Właśnie też taka psychodelka mała. Dlaczego to upadło? Bo tak jak po czasie jest jakiś rzut z tego. To tak, dlaczego? Mi się wydaje, że to się dość dobrze przyjmuje. Ja bym nie nazwał tego, że to upadło. To jest złe, to nie upadło. To po prostu przełoży się też na paradoks tak naprawdę. Będzie reaktywacja, ale spokojnie z czasem. Tak, najpierw chcemy zrobić to, co jest, to, co będzie i w przyszłości na pewno się jeszcze te traki też ukażą jako paradoks. A od czego to się rozpoczęło? Od tego, że Goblin nie miał zbytnio czasu na nagrywkę, tak? A my nie chcieliśmy po prostu stać w miejscu i stwierdziliśmy, pakuj, dobra, to nagrajmy coś razem, tak? Jakieś szybkie EP, póki Marcin tam nie pozałatwia sobie swoich spraw, tak? Z pracą, ze szkołą, z sesją, bo wiadomo, no nie oszukujmy się, dla chłopaka ważna jest szkoła, tak? Każdy ma swoje życie i czasami życie... Ja tego nie neguję ani w każdym bądź razie, tak? I po prostu stwierdziliśmy z Pakiem, że my sobie nagramy to i ogólnie miało być pod nazwą PiS, tak? PiS bez and, S. Bez and love. Tak, miało być PiS, czyli Paco i Z-Boy. Tam bity chyba też kilka było producentów. I logotyp Zorro. Logotyp Zorro, tak, logotyp Zorro, dokładnie. Miało być przeróbka PiSu, ale ten... I jednak beka cały czas towarzyszy. No i mówię, no to był taki typowy spontan, stary. To było tak, że chodź, nagramy jedna noc, tak jak dwa światy. Dwa światy powstały w jedną nockę, tak naprawdę. Nie po melanżu, w jedną noc, nie? Ustawiliśmy się, nagraliśmy, mieliśmy wcześniej już tam ponapisywane, ustawiliśmy się na jedną noc, nagraliśmy w jedną noc prawie większość kawałków, a potem był melanż dopiero. W ten sposób. Nie, bo też wiem, że wasza geneza twórczości też często tworzyła spontaniczne traki, które gdzieś płynęły właśnie. Ale z pokacowych inspiracji, może tak określić. Pokacowe inspiracje, nawiązując do tego, wyszedł naprawdę dla mnie zajebisty track. Pamiętam to jak dzisiaj, że to było z Elementsami, czyli Flame i Freeze. Trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi, stary, to był typowy kawałek nagrany na totalnym kacu, po totalnym melanżu, nie? Wstajemy rano... Wbrew regułą nagrywania, nie? Tak. Wstajemy rano, nagle, nie? Ciach, bach, poszedł, leci sobie jakiś bić, nie? No i haha, hihi, haha. No i dobra, to może jak już tu jesteśmy w studiu, to może coś nagrajmy, nie? No i bach, nie? I narodził się temat, no dobra, no to beat jest jakiś taki, wiesz, energiczny, fajny, niech będzie trzęsienie ziemi. Bach, poszło, tak? Zaklepane, nie? I każdy tam napisał i wyszedł naprawdę dla mnie mega zajebisty track. Który może nie jest jakoś... cały czas gracie na koncertach, nawet jak nie ma tam elementów. Tak, no teraz już niestety nie ma elementów,
Tam powstała z powrotem propaganda stylu. No tak, ostatnio się czyli pokazuje. Tam Riot z Flame'em. Freeze, nie wiem dlaczego nie, z tym nie chcę w to wnikać, to już są sprawy chłopaków wewnętrzne. Słuchaj, no ale myślę, że na pewno Freeza u nas będzie można usłyszeć na bank. No. Ja po prostu lubię tego chłopaka, jest wesoły i myślę, że na pewno jeśli będzie miał tylko ochotę się do nas dograć, to na bank będzie zaproszony. No właśnie, bo teraz poruszyłeś taką kwestię, że zmian czasowych można powiedzieć, no bo myślę, że jak zanim my się poznaliśmy, wasze początki, no to tam dużo osób, można powiedzieć, kręciło się w takiej jednej paczce po waszej stronie, działo się naprawdę sporo. Ślad czasu sprawił, że no jest jak jest, większość z tego się posypała. Słuchaj. Jak ty to interpretujesz? Ja to powiem tak, no wiadomo, początki były fajne, tak? Początki były fajne, naprawdę była dobra ekipa i przede wszystkim było to coś, takie zgranie, tak? Wiesz, no każdy nie wiem, czy poszedł w swoją stronę, tak? Ale pojawiła się jakaś definitywna różnica poglądów? Jakieś konflikty, czy to po prostu samoistnie? Był jakiś taki konflikt, nie chcę do tego wracać, tam coś było związane z Karoliną, z chłopakami, wiesz, nie chcę tego odgrzewać, nie, no, nie, wiesz, rzeczy. Każdy to inaczej odbierze, potem powie, że ja coś tam, wiesz, źle powiedziałem, czy coś, po prostu mam na to wyczesane, to co ona tam robiła, to co ona robi, nie wiem, jakoś zbytnio mnie to nie... Wiesz, mi to nie wadzi ani nie zadowala, tak? Jestem po prostu neutralnie do tego nastawiony. Kłótnie jakie były, takie były, problemy jakie były, takie były i po prostu wiesz, każdy niech robi to co chce. Czyli zostawić ci, z którymi się pracowało najlepiej po prostu, tak? Znaczy pracowało się najlepiej, no po prostu wiesz, no wiadomo, tak? Każdy ma tam po jakimś czasie jakiś tam niedosyt, że kurczę, no może coś tego sam spróbować czy coś. No mówię, no jeśli chodzi, patrząc wstecz, koncerty, była dobra ekipa, nie? Właśnie w tym drewniaku działy się dobre rzeczy, no. Wiesz, w każdej tej ekipie tam zawsze coś się działo, zawsze był ten fajny motyw, nie? Że na przykład, wiesz, nie liczy się tak naprawdę, kurczę, koncert jako koncert, tak? Tylko ta cała atmosfera, która panuje, nie? Ja, wiesz, wolę grać na przykład dla 10 osób, którzy będą pod sceną i będą się dobrze bawić, niż mam grać dla setki, którzy będą stali i zamulali, tak? Że będą, nie wiem, że wiesz, że oni przyszli na tego i tego, bo tamci przyszli na tego i tego, czyli tak, wiesz, my gramy, nasza ekipa stoi pod sceną, reszta tam gdzieś, wiesz, piwko sobie spija, rozmawia, dobra, my schodzimy, wiesz, wchodzi inna ekipa, to nagle wszyscy, wiesz, od nich tam taki znajomi, ruch pod sceną, może. Ruch pod sceną, tak jest, wiesz, i o to chodzi, no dla mnie to jest, kurczę, dziwne, no ale no okej, no każdy się zachowuje tak, jak się zachowuje. No właśnie, bo, znaczy, ja bym nie mówił, że są takie realia, bo generalnie no, nie można powiedzieć, że tak podziemie wygląda i się gra. Nie, ja nie mówię, że tak, ale... podziemie wygląda, broń Boże. Ja mówię to, co obserwowałem po prostu na takich koncertach wcześniejszych, tak? Nie mówię, że teraz tak jest, ale tylko mówię to, co było wcześniej. Żeby nie wyszło, że teraz nie, mówisz, jasne, jak jasne, teraz jest, tak? Jasne, tylko że do czego chcę nawiązać, że... wiadomo, każdy myśli o tym, co robić, żeby przebić się pod tą jakąś przeciętną danego czasu, choć wiadomo, że ta przeciętna się zmienia, ona się kształtuje cały czas wraz z twórczością. Nie wiem, zastanawiacie się nad takimi rzeczami, co zrobić więcej, żeby przekuć się dalej, no bo umówmy się, teraz jest jakieś takie drugie odbicie po czasach, powiedzmy, MZ1-8L na hip-hop. Nie wiem, czy to jest to samo, wiesz, ja zawsze się cieszę, jak jest dużo hip-hopu i jest alternatywa, bo jest na tyle kogo się pokazać, tak? Natomiast no, internet sprawia to, że ciężko dotrzeć do widza w obecnych czasach, opierając się na internecie i nawet dobrych trackach. Znam mnóstwo dobrych muzyków, dobrych raperów, którzy no, nie są znani, dlatego, bo wiesz, wchodzisz i masz do wyboru tyle, że nie dotrzesz tam. Nie, no okej, okay. Dobra, zgodzę się. Tak, oczywiście, próbujemy coś jakoś się tam przebić, tak? No wiadomo, chyba jak każdy tak próbuje tam się wpinać coraz wyżej, tak? Bo tam no, ten szczebel dalej, żeby być jak najwyżej. Tylko nie za cenę wszystkiego, tak? Czyli tak naprawdę, wiesz, nie wyobrażam sobie lizania komuś dupy, żeby po prostu, wiesz, żeby mnie wypromował, tak? Bo jeśli mam lizać komuś dupę, to słuchaj, mógłbym napisać, nie wiem, do jakiegoś tam mainstreamowca, tak? Słuchaj, no,
jesteś zajebisty, nie? Twoje traki są mega wyczesane, nie? Itd. Tacy też są. Jasne, nie? Ale nie chcę tutaj wymieniać po ksywkach i po tym, bo tu wiesz, to jest ich sprawa. Chcą zarabiać dupą, no to niech zarabiają sobie dupą, tak? Jeśli chcą się do tego chciałem nawiązać, czy właśnie wiesz, proszę bardzo, masz tą ja, granicę swoją. Wiesz, też nie chcę mówić za chłopaków, tak? Nie chcę mówić za chłopaków. Ja po prostu powiedziałem, że nigdy do takiego poziomu nie dojdę, żebym po prostu miał się wypromować za pomocą lizania komuś dupy. I nie wiem, mi kurwa wchodzenia bez wazeliny w nią, tak? Czyli po prostu wiesz. Słuchaj, jeśli ktoś ma nas wypromować, to okej, okay, tak? Będzie fajnie. Praca u podstaw nad trakami, dokładnie. Nie chcesz mówić ludzi. Ale wiesz, no bo umówmy się, nie jesteśmy ludźmi, którzy są młodymi artystami, tak? Ślad czasu na nas pozostawia swoje i... Oczywiście. Wiadomo, no, żyjemy takim trybem, jakim żyjemy, a żyjemy trybem szalonym niejednokrotnie. Odkąd jesteśmy w fazce, to sam wiesz, jak to jest. Nie masz tej obawy, że mimo, że tam się gdzieś no, zaczęło dość wcześnie, to już jest tak trochę ostatni dzwonek. Nie czujesz takiego, wiesz, cienia na sobie, że wiesz, tutaj może jakieś życie rodzinne ci się zaraz ułoży i muzyka gdzieś. Słuchaj, już nie będzie tym? Życie rodzinne na pewno. Ale myślę, że muzyka nigdy się mnie nie skończy tak naprawdę. Znaczy nie, no jasno, wiesz, zawsze wiesz, umówmy się, jeżeli wiesz, no pasjonatem, to robisz to, nie? Wiadomo, że jak będę miał 80 lat, to nie będę stał przed Majkiem, bo już nie wytyra mi kręgosłup, nie? Ale wiesz, chodzi o to, że przychodzi ten moment przejściowy, gdzie już, dobra, robisz to z pasji, tam coś, ale to już jest do szuflady, nie? Nie, no zastanawiam oczywiście. Się, wiesz, nad tym... Czy nie masz tej obawy takiej wewnętrznej przed tym, że to już są ten zegar tyka właśnie, stąd może ten tytuł mnie trochę tak pokierował w tą stronę, czy to nie była jakaś taka trochę nawiązanie do tego, że czas wymaga szybkich ruchów i dobrych patentów wobec tego. Tak, czasu. Ale to zegar tyka to miał być w ogóle w innym sposobie, że zegar tyka i tak naprawdę szkoda czasu na marnowanie, nie wiem, życia na jakieś tam, wiesz, na nic nie robienie tak naprawdę, nie? Że po prostu, wiesz, to było nawiązanie do tego, że po prostu trzeba chwytać życie, póki ono jeszcze trwa, no nie oszukujmy się, wiadomo jest tak, że na przykład dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma, tak? No jasna sprawa. W każdej chwili może coś się stać, odpukać i wiesz. A co do starości, nie, myślę, że nie, wiesz co, że to jest po prostu... Teraz mi się przypomniał taki fajny patent, bo jak mówiłem, że mi kręgosłup nie wytyra w wieku 80 lat, żeby stać i nawijać na Majka, Paco otwarte złamanie nagrał na siedząco na przykład, tak? Tak więc wiesz, ja też będę siedział przed mikrofonem, nie? Czyli generalnie nie szykujesz się na... Nie, na emeryturę na pewno się nie szykuję. Myślę, że chłopaki tym bardziej się nie szykują też na emeryturę. Będziemy pchać to dalej. Jest siła, jest energia. Jest siła, jest energia. I poza tym mówię, to co po prostu wiesz, to co nas napędza, tak? Czyli po prostu wiesz, wspólne koncerty, wspólne zabawy, nie? Przez to też inaczej jest to odbierane tak naprawdę, to wiesz, to nie tylko, że muzyka muzyką, koncert i siema do domu, nie? Tylko jest koncert, impreza, poznawanie nowych ludzi, wiesz, nie wiadomo kogo się pozna, tak? A nagle wiesz, nagle pójdziesz na koncert, poznasz tego i bach, nie? I nagle wiesz, stwierdzi, słuchaj, no kurwa, zajebiście, nie? Wiesz, nagrajmy coś razem, okaże się, że gościu kurwa dopiero, wiesz, od niedawnego czasu jest na mainstreamie i tak naprawdę o tym nie wiesz, tak? Jasne. Wiesz, no a imprezy to jednak imprezy, tak, kurczę, no fajnie jest po prostu, wiesz, spotkać się, pogadać, zagrać koncert, napić się i spędzić ten jakoś czas razem, no to nie jest tylko jako, wiesz, w sensie muzyka i wiesz, no tylko ten koncert, jak to większość, znaczy większość, nie wiem, w każdym razie kilka takich koncertów też miałem, że wiesz, grali koncert, siema tyle ich widział, nie? I tyle. Dobra, to może teraz zmienimy trochę tematykę, przybliżmy się do mojej solowej płyty. Ty będziesz w utworze Mamy te marzenia, tak roboczo. Ja mam, ty masz, ale nie będziemy mówić. Nie, spoko, coś tam wspomnieć możemy. No roboczo taki tytuł jeszcze nie ulegnie zmianie, to się okaże, pewnie nie.
I tutaj nie wiem, czy pierwszy raz w zasadzie na jakichś tam samplach pracujecie, ale mi się wydaje, że w takim typowo łódzkim klimacie funkowo-oldschoolowym na Taunte to chyba tak się raczej nie spuszczałeś nad tym zbyt wiele w swojej twórczości. Jak się czujesz w tym klimacie? Sample. Dobry sample nie jest zły. Jeśli jest dobry beat samplowany, to mi to nie przeszkadza tak naprawdę, tak? Jeśli wiesz, jeśli beat mi trafi w ucho, tak? Mm. Jeśli jest to sample, to po prostu wiesz, wchodzę i się na niego spuszcza, nie? Mówiąc konkretnie o tym traku, jak tutaj wiesz, myślę. Słuchaj, jeśli mówimy o tym jednym traku, no to dla mnie SC zrobił mega bombowy beat, tutaj pozdro dla SC. Stary, szacun za ten beat, jest naprawdę mega kozacki, to już ci mówiłem. I co? I tylko się trzymam, no dla mnie beat jest mega, tak? Tutaj SC zrobił naprawdę kawał dobrej, zajebistej roboty i ja się po prostu tym bitem jaram jak małe dziecko z zabaweczką, nie? Mhm. Ja to w ogóle uważam, że jest kawał dobrej roboty, całą płytę, za co jestem no, mega to fajnie. No słyszałem te bity, no wiadomo gdzie będziesz nagrywał. Jasne, jasne. Więc no. Będziesz pierwszym recenzentem. Nie, no, powiem ci tak, no, z tych bitów co słyszałem naprawdę są dobre. Bardzo dobre nawet i SC robi naprawdę dobre bity. Wiesz, myślę, że jeszcze z czasem będą jeszcze lepsze tak naprawdę, tak? Bo wiadomo, że zawsze z czasem jest rośnie ten skill, tak? I wiesz, jak SC twierdzi, że robi od stycznia bity. Dlatego tym bardziej, jeśli on robi od stycznia te bity stare, to ja nie chcę wiedzieć, co będzie powiedzmy za rok, tak? Mhm. Ja myślę, że chłopak ma duży potencjał i robi dobrze to, więc myślę, że będzie na dobrej drodze i tego ci jeszcze życzę. Żebyś tam dalej robił to, co robisz, bo robisz bardzo dobrze. I co? No i myślę, że płyta też będzie dobra. Ja czekam na nią z utęsknieniem, że tak powiem. No a jakbyś tak, nie zdradzając wszystkiego, mógł w jakiś sposób zachęcić, co byś mógł powiedzieć na podstawie... No bo nie ukrywam, że jesteś osobą, która dużo wie, tak? Z racji, że... Telefon mi zadzwoni, albo tobie. Komuś dzwoni telefon. Tak. No mi dzwoni telefon. Dobra, jebać to. Ale co? Powtórz tutaj, bo teraz nie dzwonię. Żebyś miał powiedzieć wiesz, kilka rzeczy o tym, co widziałeś, jakiś tam materiał, wiesz, pracujemy nad tym. Jako taką zachętę dla słuchaczy, co byś mógł powiedzieć o całej płycie, o tym projekcie, co się teraz kręci. Nie? Mówimy o twoim projekcie, tak? Słuchaj, no supi, no jeśli chcesz, żebym ci słodził... Nie chodzi o słodzenie, chodzi mi raczej o taką, wiesz... Moje odczucie optyczną jest... relację twoją, co o tym myślisz, tak? Bo... Moje odczucie już znasz na temat tej płyty, bo już ci mówiłem. Dla mnie to będzie dobry kawał dobrej roboty, tak? Jeśli dobrze to zrobimy, jeśli wokale będą bardzo dobre i bity są, podkreślam, są bardzo dobre, więc myślę, że esencja tej płyty zrównania wynika prosta, tak? Czyli że płyta będzie bardzo dobra. Słyszałem kilka twoich tekstów, są to dobre teksty, przemyślane teksty, nie jakieś tam pierdółki. Dobry materiał się szykuje naprawdę i mówię, że ja czuję w kościach, że to będzie dobry materiał. Mhm. Bo raczej wiesz, nie chodzi mi o to lizanie dupy, bo w żadnym wypadku tego nie potrzebujesz, tego nie przekonać. Nie, tylko raczej wiesz, dobrze wiesz, że publicznie trzymam to w wielkiej tajemnicy i ci co mają widzieć to wiedzą. Nie, no. Chcę to po prostu dawkować dla ludzi, żeby w jakimś stopniu... Tak więc ludziska, słuchajcie, powiem wam tak. Płyta będzie mega, kurwa, zajebista. Supi, wytnij to, bo tu będzie cenzury w chuj. Ale no nie da się tego inaczej ująć, tak? No to dobre kawałki, będzie moc, będą dobre bity z produkcji SC. I co? No kurwa, no nic tylko czekać na tą płytę, bo będzie mega rozpierdolona. Dziękuję ci serdecznie, że po prostu... Proszę bardzo. I tym pięknym, myślę, aspektem, myślę, że będziemy powoli kończyć. Dziękuję ci za pogawędkę. Mam nadzieję, że w przyszłości ktoś wyciągnie sobie z tego coś z osobowości, bo zawsze do tego dążyłem, żeby zaprosić i skupić się jednak na gościu. Powiedziałeś parę rzeczy o sobie. No cóż, co mogę jeszcze dodać? Myślę, że to jeszcze nie jest ostatnia wywiadozapowiedź, choć jak to w życiu bywa, zmiany się szykują. Tak. Pewnie pierwotny plan co do wszystkich gości nie wypali. Natomiast na pewno możecie się spodziewać, że będą kolejne części, dlatego już dzisiaj z tego miejsca was zapraszam.
Supi, Zivo i 220V Record Studio 8. Pozdro!